Granie. W dolnym lewym rogu w kolorze niebieskim Spirit, czyli Piotr Walukiewicz z teamu Kaizy Gaming, natomiast w narożniku czerwonym Reynor, włoski makaroniarz. No i Team Clash, sponsor Red Bull, to wiadomo, aktualny mistrz świata, który na pewno chciałby obronić tytuł już niebawem w Katowicach. No i na żywo, może nawet zobaczę Ricardo, zobaczymy. No, dawno nie widziałem tych wszystkich graczy spoza Polski. No bo oczywiście mieliśmy okazję ich w Warszawie jakiś czas temu zobaczyć. Doskonale. No i cóż, to jest turniej oczywiście od Foriumego. Foriume to taki niemiecki gracz caster, że tak przypomnę. I oczywiście tutaj jest organizatorem. Jeszcze krótka przerwa od Spirita. No i wznawiamy potyczkę. Jak widać, go, go, gracze gotowi. No coś tam Spirit musiał na chwilę zmienić, może odpalić jakąś muzykę, bo czasami zawodnicy preferują grać z muzyką, co by była i w stanie tam troszeczkę, że tak powiem, podkręcić. Reynor na przykład, mistrza świata, wygrał jednocześnie słuchając jakichś tam włoskich rapów. No i cyk, haczerka numer 3, wiadomo. No tutaj na razie się spodziewam absolutnych standardów. Wczoraj też mieliśmy Spirita w innym turnieju, w turnieju Wardiego. Natomiast dzisiaj u Yumego ciśnie. No i dzisiaj dwie grupy planowo mają być właśnie w tymże turnieju. Grupa C to Reynor, Spirit, Trigger oraz Arokfire. Trigger to taki Protoss z Kanady, Arokfire to francuski Protoss. I grupa D dzisiaj też będzie nieco później. Max Pax, Uthermal, Art oraz Aristory, który dzisiaj się na streamie jako pierwszy pojawił. Doskonale. Witamy, witamy. Także dzisiaj troszeczkę StarCrafta jak najbardziej będzie idealnie w sobotę. A i jutro pewnie też będzie kolejna część turnieju. O, wow, jutro od południa, no to jednak trzeba będzie skoro świt wstać. Szybkość do Overlordów to jest wybór na samym początku, jeżeli chodzi o Ricardo, czyli no, chcę postawić na zwiad. Tak w sumie to teraz to rzadko robią Zergowie. Chyba najczęściej to właśnie robi Reynor, chyba też się zdarzało, że Lambo to grywał, ale nie tak często widać to ulepszenie. No ale na większych mapach się zdarza na pewno częściej niż na mniejszych. Albo jak ktoś się bardzo pewnie czuje na początku, to tam uznają, że nie potrzebują tak dużo minerałów i gazu. Heliony już oczywiście dojeżdżają do połowy mapy. Bardzo często teranie zostawiają dwa kolejne heliony, czyli trzeciego i czwartego u siebie w bazie, no bo jest potencjał taki, że zerg wbiegnie zerglingami i lepiej mieć jakąś defensywę. Tutaj bota też zniszczył Spirit. O! No i widać, że karma dopadła Heliona za tego bota. Jeszcze opona nawet płonie. No i cyk, emisja w górę. Jakie mamy szanse na urwanie mapy? No Spirit to nawet ma szansę na wygranie meczu. Zdarzało mu się grywać z Reynorem w rozmaitych turniejach online i wygrywać. Także jest nawet szansa na to. Oczywiście Reynor jest faworytem, ale nigdy nie wiadomo. Doskonale. Dalej rozlewa biomasę Reynor. Drony są. A wszystko w naturalnym rytmie. Swoją drogą już trzy orbitale cały czas będą budować SCV, chociaż teraz chyba jedną anulował Spirit, żeby przelecieć. A może i nie? Ja tak na chwilę coś anulował. No raczej to nie będzie jakaś wielka presja Spiritowi. W sumie czasami się zdarza przejechać helionami obok królowych, no i oczywiście zaatakować wydobycie, ale tym razem no raczej byłoby to daremne. Wszędzie są ustawione królowe i do tego zerglingi są w pogotowiu z tyłu. No to jest też takie całkiem ciekawe, że w sumie to już się Reynor wszystkiego dowiedział, ale bardzo mi się podoba, że rozstawia swoje overlordy w taki sposób, żeby no... O wow. O wow, mówiłem, że rzadko to Spirit robi. I mamy to! Dwa heliony już zniszczone. Jest okazja, jest wielka szansa na zniszczenie dużej liczby dron. W naturalu jednak Reynor całkiem dobrze i szybko zareagował. Tutaj też ładna blokada Evo Chamber. No i dalej jadą grillowniki Terrana. No tylko rezultat nie ten, co byśmy chcieli. Nie no, ładnie się Ricardo broni niestety. 7 dron za tyle helionów to nie był najlepszy wynik. Jeszcze tymczasowo zaburzone wydobycie w pierwszej bazie. No 10 helionów. Trochę to było kosztowne. A, i jeszcze oczywiście Banshee.
Zapomniałbym o Banshee, na razie one jeszcze niczego nie zniszczyły. Ale przynajmniej trochę przeszkadzają przeciwnikowi. Doskonale. O lolo, no tak. Żeby tylko nie za łatwo stracił ową Banshee. Dziesięciu CV zostało wyłączonych. No i jak widzimy, na razie spokojnie, z dużą swobodą gramy dalej. Orbital, jak widać, wylądował. Cztery muły w jednym rzucie. No nie wiem w sumie, czy to nie jest lekki błąd, ale no w sumie lepiej, żeby teraz zesłał cztery muły niż chwilę temu i stracił je od zerglingów. No i ten supply block mnie strasznie kłuje w oczy, który ma spirit, ale na szczęście już jakiś supply depot albo kilka się chyba będzie tutaj kończyć. Dobra, gramy dalej. No idealnie nie jest, na pewno. No ale spróbował, troszkę zaryzykował. Właśnie takie wjazdy helionami to jednak jest niepewna sprawa, bo czasami te heliony jeszcze wracają do naszej trzeciej bazy i bronią ją potem na jakieś potencjalne ataki zerglingów. Mariny wychodzą na mapę, a heliony zostają. Taka zamiana. O! Gdzieś dwie drony. Pękły, nawet trzy, dobrze. A tym razem zasługa Banshee, która jak widać naprawił spirit. Doskonale. No to też taka dyskusyjna sprawa, no żeby kilku marinów za Bane'a w sumie wymienić. Może jeszcze jakieś zerglingi padły. Ale teraz już na podobnym limicie obaj zawodnicy, czyli no w zasadzie do web w web. Może nawet pocieszająco wygląda fakt, że Spirit posiada odrobinę lepsze wzmocnienia. O, już w kierunku hydralisków idziemy. No, to było bardzo ładne ze strony Raynora. Elegancko zamienił robotnika w budynek w momencie, jak leciały rakiety, dlatego nic nie zrobiły. Doskonale. Bardzo ładny wlot i to pomimo wieżyczek, więc troszeczkę zaskoczony Raynor późno przybywa obroną. No i do tego jeszcze nie ma 1-1 na tych lingach, więc nawet nieźle się musiał wymienić, tylko pod warunkiem, że jeszcze ucieknie. No i ucieka, ale trochę niebezpiecznie załadował Mariny do tego bardziej rannego Mediwaka. Ale halo, 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 halo. Byle nie od wieżyczki. No trochę szkoda, bo teraz to przez nią stracił jedną z Banshee, ale nie jest źle. Całkiem ładne rezultaty. 23 drony łącznie zniszczył Spirit. Może nie tak wcześnie w rozgrywce, tylko nieco później, co nie jest już takie straszne dla Raynora, ale i tak rezultat na razie wygląda dobrze. Oj, 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 tutaj się chyba chciał lekko popisać Spirit i te Bane'y namierzyć, ale chyba nie trafił. No szybkie namierzanie Bane'ów to jest problematyczna sprawa. Ile to jest? 15 marinów, zgadza się. No to będzie trochę problematyczna teraz batalia, jeżeli dalej na biomasie będzie znajdować się Polak, ale no już powoli ją oczywiście próbuje czyścić. Raynor chce też otworzyć ścieżkę do kontrataku, bo niszczy skały. No i te dwa zapomniane lekko mediwaki, no ale na szczęście znalazły... Oi! Chwilę przestrzeni, niestety stracił Mediwaka z marinami w środku, przynajmniej niepełnego. No dobra, 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 jakby tak ten Evo Chamber... Nie uda się. Jest wystarczająco dużo marinów, znaczy zerglingów. Marinów to jest całkiem sporo tutaj. No, można by tak właśnie podjechać może drugim Siege Tankiem. O, nawet Mediwakiem wprowadzi jeszcze mariny. No za moment będzie chyba moment przełamania. No dobra, nie poszło. To nie była presja, jakiej Spirit potrzebował. Aczkolwiek to też nie jest tak źle, bo to takie w miarę normalne jest, że Zerg dobrze czyści takie ataki.
I jeszcze jedna agresja z Medivaciem, ale to już jest ostatni desant. No nic, Reiner wychodzi na lekkie prowadzenie. Chyba zapomniał swoją drogą o tym, o Lurkerden i nie taki wczesny ten Hive. Piętnaście hydralisków, sporo Bane'ów. No i za moment niestety Reiner chyba może zaatakować. Ciężko będzie obronić się w dwóch bazach, zwłaszcza że tutaj nie ma żadnego Siege Tanka. To jest takie miejsce, które spokojnie będzie można wziąć na celownik. No na razie jeszcze nie idzie najlepiej, ale spokojnie, zaraz się rozkręci. Jak nie na tej, to mam nadzieję, że na kolejnej mapie. No nie, akurat ta lokalizacja. Okej, okay, teraz już ma Siege Tanka, ale SCV chyba nie zdołają uciec. A może... O! Mariny jak ładnie zaczęły wojować. Dobrze, dobrze, dobrze. Nawet niezła obrona. Nie padły wszystkie SCV, nie padł Orbital. Piechota sobie nawet dobrze radziła. No to było w porządku. Dokładnie te same ulepszenia mają zawodnicy. Prawą stroną bardzo mocno pcha biomasę. Ale podobają mi się te wieżyczki tutaj. Nawet jakby od dołu coś miało podbiec i zaatakować, to jest jakaś chwila obrony. No i to akurat niebezpieczna sprawa, jeżeli byłyby to Bane'y, ale nie są i do tego Spirit ma sensor tower, więc widzi co tutaj biega mniej więcej. No to jeszcze nie jest takie wielkie zagrożenie, dopiero za moment ono się przydarzy, jeżeli już będą lurkery. Dziewięć lurkerów. No tak z lewej czy z prawej, tak się zastanawia, pewnie jeszcze minimalnie Reiner, chyba że wszystkim zaatakować w te lokalizacje i na przykład niektórymi jednostkami bardziej od lewej, innymi od prawej strony, ewentualnie atak na godzinę szóstą tym składem, ale nie. Zbieramy się i będzie chyba podejście w jedną lokalizację, ale może jeszcze na lewo się skusi. W sumie no, gdzie chce to wejdzie, bo niestety do każdej bazy już praktycznie prowadzi biomasa i no to umożliwia bardzo szybkie rotacje. Jeszcze czekam. Możliwe, że na to ulepszenie, które zwiększy szybkość zakopywania lurkerów i samą ich prędkość przemieszczania się. No tak, będą talony, wszystko zgrupowane. No i dokładnie teraz mógłby spróbować Reiner już ataku. Chyba, że jeszcze zaczeka na kolejne ulepszenie, którym byłby pancerz. Nie, tak pancerz to tak trochę czeka, ale nie czeka. Zaczynamy. EMP by się bardzo przydał, ale niestety nie ma reakcji. No, EMP został rzucony, ale nie najcenniej, nie najlepiej. No i nie najwcześniej. Ej, ale chyba przeżył. W sumie nawet nieźle, nawet można być tutaj w miarę zadowolonym. Nie stracił planetarki, nie stracił orbitala. Kilka innych jednostek tak, ale trzon przeżył. A tutaj jaka kosztowna barykada, Fusion Core i Ghost Academy. Dobrze, dobrze, no to gramy dalej. Reiner się średnio przebił, może to będzie dla niego taki właśnie mały morał, żeby no trochę atakować inaczej albo w inne miejsce. Z racji tego spokoju Spirit wysyła Liberatora na kontratak. Górny lewy róg. Tu się chyba chce trochę wzmocnić. Przynajmniej Liberatory są. Tutaj bardziej Siege Tanki. No w momencie bitwy do takich Siege Tanków się praktycznie zawsze ucieka. No już dawno zasięg do Liberatorów jest, więc da się tak go rozstawić, żeby wieżyczka nie miała zasięgu i teraz dokładnie coś takiego tutaj mamy. Tymczasem Reiner atakuje, wyciągnął Siege Tanka, nie wiem czemu dwa kolejne takie niezbyt rozłożone, no ale może uznał, że podjedzie. No rezultat jaki jest, każdy widzi, w sumie to zaatakował Reiner, ale przebicia do końca nie było. Orbital żyje, tylko szkoda tych rafinerii i niektórych jednostek.
Jeszcze jest też parę innych rzeczy. No, zauważył. Może nie tak bardzo szybko, ale zauważył Spirit, co tutaj się dzieje. I na szczęście zdążył. Podwójny Nidus jest swoją drogą zagrany przez Reynora. Po co dwa się robi? No, żeby jeszcze szybciej jednostki były w stanie się wysunąć z tego Nidusa. Ich tempo wychodzenia nie jest takie absolutnie błyskawiczne. Kiedyś w jednym patchu były pewne zmiany, że właśnie jednostki bardzo szybko wyskakiwały. No i zmienili to z powrotem. Bo jednak troszkę to za silne chyba było. Liberatorów już naprawdę bardzo dużo, ale no właśnie jest problem taki, że zerglingi już przebiegły przez pola liberatorów i trzeba zwykłych jednostek, żeby pozamiatać przeciwnika z własnej bazy. Jeszcze jedno przejście Reynora i tym razem planetarka jest kompletnie niechroniona. No trochę źle, bo widział to przecież w teorii sensor towerem Spirit. A strata jest. No nie, i na to pewnie teraz nie zwróci uwagi. Chyba, że jednak będzie mieć skana. No bardzo niedobrze, kolejna planetarka chyba pęknie. No i zajmuje go Reynor. Bardzo nawet go zajmuje. I jeszcze wykopał te zerglingi przed chwilą. No niestety, ale chyba dobrze to już było. Z każdą chwilą troszeczkę bliżej celu Reynor. Jedyne, co musi chyba kontynuować, no to właśnie takie ataki w miejscach, gdzie po prostu ani nie ma rozstawionych zbyt wielu czołgów, ani najlepiej też liberatorów. Swoją drogą, skąd on miał wizję, żeby tego... no właśnie. Wyjaśniło się, tak się zastanawiam, jak to Reynor tutaj mógł postawić, skoro nie ma wizji, a jednak ma zerglinga. Nie zastanowiło to Spirita też. No to zaczynamy, kolejny atak. No tak, bardzo łatwo Hydry się rozprawią z liberatorami po wyciągnięciu Viperów. Ale już dalej, no chyba faktycznie nie powinien podchodzić Reynor. Takie wbieganie z samymi zerglingami na piechotę byłoby nieskuteczne. Ej, dobrze, dobrze, teraz to zaczyna wyglądać akurat. Jak postajpuje. I teraz liberatory jeszcze przestawił. No ładnie, ładnie, ładnie. To nie była zła bitwa dla Polaka. Może nawet jest drobna okazja do kontry. Bo zanim się zerko odbuduje, to też zawsze jest momencik. No żyć żyje. Może też popatrzmy na straty. Około 5000 więcej minerałów stracił Reynor, to normalne przy tym stylu gry i 2500 gazu też więcej. Także no Spirit nie radzi sobie tak źle, ale też no jest daleko od ideału. No a Reynor znowu się objadł. Masa jednostek i oczywiście może atakować. No przy takim banku to ile chce, tyle wyprodukuje. Zacne MP na Vipery, planetarka jak zwykle jest znowu celem. No niestety miny nie były najlepiej rozstawione, więc prawie wszystkie uderzyły w to samo. No i niestety, ale tym razem na pewno udał się ruch Włocha. Tak, tutaj trochę nie poszło. No i do tego Nidus z lewej strony mapy jest pewnym zagrożeniem dla SCV. Tutaj tak już nie ma za wiele minerałów. No przydałaby się każda baza Spiritowi. Aha, ten Nidus... Okej, on nic nawet nie zrobi. Jeszcze chyba coś tutaj było, tak mi się wydaje. Szybko może przewinę, dosłownie momencik. Aha, no po prostu zerglingi sobie tutaj stanęły. GG. Tak, no Spirit już zauważył, że nie ma za bardzo surowców na odbudowę. Czy baz, czy jednostek. GG. No to ruszamy. Spirit oczywiście, niebieski Terran, tutaj czerwony Protoss Reynor. No i zobaczmy, co takiego wykombinuje na kolejnej mapie Ricardo i Spirit. Nie grał źle z Spirit oczywiście, tylko troszeczkę lepiej Reynor i tyle.
obrona tych dwóch pierwszych większych ataków Raynora była no w zasadzie taka jak trzeba. Zdrowie jak zwykle beznadziejnie, a co się dzieje? Czy żeby rak? Czy mowa o życiu? Nie no, chyba jest okej. Mam nadzieję, że będzie okej. Dobra, 2000 atmosfer. Znana bardziej już mapa. Może łatwiejsza dla Spirita? W sumie ciężko powiedzieć. Bo może i na Hardwire trochę łatwiej się bronić, bo trochę większa, dłuższa mapa. Mowa o raku, patrząc na lurkery. Nie no. Nie, wygrywa lepszy moim zdaniem, mimo wszystko w Divizji. Boże, neutral. To jest dramat. Znaczy, z jednej strony zabawne, ale wiadomo, my tutaj jesteśmy na Twitchu, nie? I family friendly. Więc, no nie bardzo. Trzecia baza prędko zagrana, czyli niezmiennie Spirit zamierza stawiać na gospodarkę. Masakra, ja tu ledwo stoję, powiem wam, po dzisiejszych fikołkach. Dobra. Helion Reaper na początek, tutaj też bez zmian również początek Raynora, bo szybkość do Overlordów. Swoją drogą o tym też nie wspominałem, ale taką myśl miałem też na poprzedniej mapie z tymi szybkimi Overlordami, że jeżeli je teraz tutaj rozstawia sobie Raynor, no bo to, że wykonuje zwiad, to wiadomo, nie? Że tutaj chce się teraz dowiedzieć, jakie są plany Polaka, no i niestety w pełni je poznał, ale jeżeli mamy te tutaj Overlordy, to nawet pomimo tego, że Spirit teraz gra Wikinga i ten Wiking będzie ściągać, no tego Overlorda to na pewno weźmie, ale ten już na przykład mógłby uciec i zwłaszcza te Overlordy tutaj właśnie dookoła, one też będą mogły uciec dzięki temu, że została zagrana szybkość do Overlordów. I wydaje mi się, że to nawet może być istotniejsze niż... Znaczy no, zwiad też jest bardzo ważny, w sumie może nawet ważniejszy, ale istotne jest to, że on teraz ma bardzo dobrą wizję dzięki Overlordom, bo normalnie to on już musiałby zacząć nimi wszystkimi uciekać, no bo Viking. Trzeba je, no, lepiej uratować Overlordy, lepiej mieć niż nie mieć. I to jest fajne, no bo po prostu ma przez dłuższy czas wizję, przez dłuższy czas dużo lepiej wie, z której strony należy się wystrzegać Helionów. Także to też jest taki niewątpliwy plus. No ciekawe, Raynor jednak tego drugiego Overlorda nie zawrócił. Traci oba, także drugi solidarnie też poszedł na dno, chociaż nie musiał. Dobra, doskonale. Viking leci dalej. Jak widzimy, Raynor troszeczkę cofnął się Overlordami. Troszeczkę. To ma... Oczywiście znaczenie takie, żeby uratować Overlordy. Jakby się Viking napatoczył, a się zaraz może napatoczyć. Zresztą lekkie wycofanie teraz spowodowało, że Spirit nie zobaczył tego worka tutaj, ale i tak zawrócony został.
5 raksów, no bez zmian, bez zmian. Znaczy, no może zmianą jest to, że nie wjechał tak ryzykownie Helionami Spirit do bazy przeciwnika, ale to jest jedyna różnica. Czyli chyba uznał, że poćwiczy standardową grę, no bo Spirit na Mistrzostwach Świata też ma wystąpić, więc może dobrze, żeby nie pokazywał jakichś dziwnych taktyk, ale on jakiś czas temu też trochę pokazywał jakieś Battlecruisery i tym podobne. Ale wiem, że na Mistrzostwa Świata jest szansa, że przygotuje coś w miarę specjalnego, bo pamiętam, że kiedyś właśnie na... zresztą też w Katowicach to było... Na Denvera Spirit właśnie. Pamiętam, że bardzo ładnie się przygotował na pierwsze starcie. No już poznaliśmy pierwszego przeciwnika Spirita. Nie trafił lekko. Trafił na Dongregu, czyli koreańskiego zerga, który no jak chce, to jest nawet mistrzem GSL. A przynajmniej kiedyś potrafił tego mistrza GSL zrobić. Oj, niedobrze, niedobrze. Troszkę za dużo tych zerglingów biegło. Na szczęście udało się tutaj też rozwalić jedną z bas Reynora. No ale, czy to będzie w stanie mu zrekompensować straty? Heliony mam wrażenie, że dużo wcześniej powinny się wycofać, bo właśnie od tego są. Żeby wszelkie zerglingi, ich nadmiar z bazy Terrana wypalać. Szkoda, no naprawdę, tu jeszcze kilka lingów. I całe to zaburzenie w wydobyciu też na pewno da negatywny efekt. No dobra, wyszło lewą stroną mapy, zniszczył faktycznie tam haczerkę, to może i uda się jeszcze z prawej. Oj, no nie no, nie z taką reakcją. Nie patrzył jeszcze Polak niestety na pole bitwy. Nawet nie spodziewał się, że Reynor go tak tutaj zaskoczy tym wjazdem. No i niestety, ale jeżeli pójdzie za ciosem Włoch, to niestety może to oznaczać koniec trzeciej bazy, koniec tam wydobycia i może nawet koniec całej rozgrywki. Jeszcze skromny atak na haczerkę po lewej stronie. Oho! I niestety, ale doturlał się do... SCV Bane'ami. 12 zniszczonych, tylko kilka, no może nie takie kilka, ale uciekło ich troszeczkę. No, ale więcej stracił na pewno niż Reynor. No tak, tak. Niestety Reynor cały czas bardzo dobry zawodnik. Nie daje za dużo szans. No i w tej grupie prawdopodobnie może być pierwszym. Troszeczkę min. Jak widać, chyba nie zamierza podejmować jakiegoś szczególnego ryzyka Reynor. On wie, że czasami no po prostu lepiej jest na chwilę odpuścić, żeby potem wrócić z jeszcze większą siłą. No chyba, że się namyśli i spróbuje. Bardzo mądrze, że zabrał też Overseera w tym ataku, bo pamiętajmy, że no szybkość do Overlordów była zrobiona już dawno temu, więc on ma prędkość i jest w stanie w miarę dotrzymać tempa z Erglingom i Bane'om. No i działa, no niestety. Dobrze pozbawił Terrana min. No a bez min to na pewno się nie uda. Same Mariny to za mało. No dobra, no wziął i wygrał, no co tu dużo opowiadać. Faktycznie był troszeczkę lepszy Reynor. GG. No tu nie było blisko, to tutaj akurat nie. Na poprzedniej troszeczkę powalczył Spirit, ale tutaj nie poszło przez to, no przez to wpuszczenie zerglingów do bazy, no. Czasami jeden błąd, ale taki poważniejszy i niestety. Może też szybszy powrót Helionów do bazy, by trochę załatwił sprawę. Ale też nie do końca to było. No dobra, GG. Mateusz555, dzięki za followa, witamy.